Dzień dobry. Witaj na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan. Na tym kanale dzielę się swoją podróżą z duszą. Nagranie, które teraz usłyszysz, będzie opowieścią o tym, jak przebudzała się we mnie dusza. Chcesz tutaj łącząc je ze wskazówkami, być może dla ciebie, które pomogą ci rozpoznać to, jak przebudza się w tobie twoja własna dusza. Nie mam planu na tą opowieść, to wypłynie to, co ma być wypowiedziane, będzie wypowiedziane. Jest to dosyć dużym wyzwaniem dla mnie ubrać w słowa w jednym nagraniu takie ważne etapy, kiedy dusza lądowała w mojej świadomości i przebudzała mnie dla siebie samej, dla tych moich zadań, jakie tutaj teraz wykonuje przeze mnie. Więc kochani, zaczynając od początku. Każdy człowiek, który doświadcza przebudzenia świadomości, jest nadal człowiekiem. Czyli doświadcza tutaj różnego rodzaju uwarunkowań, doświadcza tej podróży, bycia na ziemi. Bo to jest potrzebne do tego, żeby dusza mogła z tobą pracować, żeby ona mogła poprzez twoje doświadczenie wydobyć potencjał energetyczny do tego, żeby dalej tutaj z tobą żyć i budować już na tych wyższych poziomach twoje życie. Więc tak również było ze mną. Jednak moja podróż wyglądała, kochani, w taki sposób, że dusza już od wczesnych lat, kiedy byłam małym dzieckiem, naturalnie przebudzała się we mnie. Dla mnie to był bardzo naturalny stan bycia z duszą i z bezpośrednią łącznością z Bogiem. Więc nagranie to jest taką opowieścią, kochani, o moim życiu, bo dusza tutaj mnie zaprasza do tego, żeby dać się wam bardziej poznać. Więc dusza chce siebie tutaj przedstawić, chce opowiedzieć o podróży z człowiekiem, chcę powiedzieć, jak to tutaj wyglądało, powiedzieć o tych magicznych przejściach w taki ludzki, zwyczajny sposób, który jest do przyjęcia przez umysł, gotowy do przyjęcia tej informacji. No więc, kochani, moja dusza naturalnie miała łączność z Bogiem, ona bezpośrednio łączyła mnie z Bogiem, ja nie rozdrabniałam się na jakieś poboczne duchowe poszukiwania, to się dopiero zaczęło u mnie po 20 roku życia, jak zaczęłam poznawać duchowość, powiedzmy w ten sposób, kochani, jak zaczęłam poznawać duchowość od tej strony, która zbudowała ten matrix duchowy tak zwany, tak tutaj zaczęłam właśnie rozdrabniać się na te rzeczy i patrzeć sobie, co tutaj się dzieje. Jednak moja indywidualna podróż toczyła się, więc ja miałam taką naturalną zdolność do tego, żeby przebywać z duszą, żeby z nią rozmawiać, żeby integrować to, co się we mnie dzieje. I miałam takie bardzo mocne, kochani, przekonania, jak brzytwa, jak się mówi, takie ostre przekonanie. Chcę, żeby to wybrzmiało właśnie w taki sposób, że ta energia, kochani, która wibrowała we mnie od początku, była jak takie mocne, ostre światło. Wizja siebie jako istoty duchowej i świadomość tego, że drugi człowiek również jest tą istotą duchową i cokolwiek mi się wydarzyło w życiu, czy jakąkolwiek krzywdę doświadczyłam, miałam tą świadomość bardzo wysoko, że to dzieje się dla wyższego dobra. I oczywiście ten proces integracji trudnych doświadczeń rozłożony był w czasie, dlatego że też uczyłam się obcowania z tą energią później na innych poziomach, więc ten proces się rozkładał. Jednak najważniejsza jest, kochani, świadomość, dlaczego to się dzieje, po co to się dzieje. Więc trzymałam się mocno tego i byłam testowana w bardzo różny sposób przez moich rówieśników, kiedy byłam nawet nastolatką i kiedy w moim domu wydarzały się trudne doświadczenia, kiedy była przemoc i byłam pytana przez swoich rówieśników, czy nadal kocham moich rodziców. I ja odpowiadałam, że kocham i to była prawda i że nie mam za złe, że jakby dla mnie to jest wybaczone w moim sercu.
Więc kochani, tak może tylko mówić dusza, więc ta łączność była u mnie taka naturalna. Później ten proces wybaczenia wydarzał się u mnie z poziomu człowieczeństwa, kiedy poznawałam tutaj te tajniki różnych metod, narzędzi, jak to, kochani, tutaj funkcjonuje, bo to też jest częścią drogi duszy, żeby ona poznała, jak funkcjonuje tutaj ten świat, jak funkcjonują tutaj te wszystkie różne zakamarki, po to, żeby mogła się w tym odnaleźć, żeby mogła sobie wybrać swoją drogę, jaką tutaj chce z człowiekiem robić. Więc te narzędzia były potrzebne do integracji procesu i one są potrzebne. Jednak ważne jest, żeby utrzymać w tym kierunek ze swoją duszą, żeby pamiętać o tym, że ona jest jakby przewodnikiem tego wszystkiego, ona jest wykonawcą tego planu, ona przez ciebie działa. No więc, kochani, w ten sposób to wyglądało u mnie i ten proces rozmawiania z duszą, tego przebywania w niej, tej takiej zwyczajnej radości dziecka Bożego, mówiąc w taki sposób naprawdę czysty, trwał bardzo długo u mnie, bo trwało moje dzieciństwo, lata nastoletnie. Więc nawet jak były trudne doświadczenia, ja w ogóle się na nich nie zatrzymywałam. Ja cały czas byłam sfokusowana na tym pozytywnym aspekcie życia. Miałam niezwykłą moc do tego, żeby nie zwracać uwagi na to trudne. Co później oczywiście wróciło do mnie, bo potrzebne było do integracji. I to teraz widzę tak pięknie, tak wyraźnie, że ten proces też rozłożony w czasie wieloletni był potrzebny, żeby ta ciemna strona, której też się nie boję, która również jest jakby częścią mnie, ona mnie stworzyła tutaj. Ta ciemna strona później wyszła do integracji, żeby ta pełnia mogła się wydarzyć we mnie, w duszę, a dusza dąży tutaj, moja dusza, kochani, ma takie zadanie tutaj na to życie, żeby dążyć do pełni zjednoczenia ze sobą samą, czyli we mnie. Czyli we mnie ta pełnia się wydarza i ona do tego dąży, żeby to się wydarzyło poprzez ciało człowieka. Więc, kochani, ten proces zadziewał się przez lata. I tak jak mówiła do mnie dusza, ja nawet nie wiedziałam, że to jest dusza, ja to nawet nazywałam Bogiem. Ja rozmawiałam bezpośrednio z Bogiem. Ja sobie z Nim rozmawiałam o życiu. Dostawałam niesamowite pokłady miłości, które rozpuszczały mój ból. Bo wiedziałam, że to, co ja przechodzę, nie jest w stanie przejść normalny człowiek. Miałam tego głęboką świadomość, jak zapisane jest w nas ta tajemnica bycia boską istotą. I wiedziałam, że tylko ta łączność pomoże mi przejść przez to, co jest przede mną. Więc mając, kochani, swoje zwyczajne życie, chodząc na studia, będąc kelnerką w różnych pracach i doświadczając różnych przeciwności życia, miałam ten wgląd w to, jak to jest wszystko utkane. Raz był on bliżej, raz on był dalej. Te wglądy przychodziły i odchodziły. Ta energia po prostu tak falowała, ona się układała we mnie. Dostrajała się do mnie tak, jak te fale życia tutaj są. Tak i ja dostrajałam się do tego, co przypływa i odpływa. Byłam bardzo uważna na te zmieniające się energie. No więc miałam tą świadomość, że jesteśmy tutaj, kochani, na tym wyższym planie, że każdy tutaj jest tą duszą, która z czymś tutaj przychodzi sobie zrobić, ląduje sobie w tym ciele i wymyśla sobie plan na to życie. I potem jak rozszerza się ten plan, to widzi, jak to wszystko jest połączone, jak jesteśmy nieodłączeni od siebie. To jest niemożliwe, że moglibyśmy być odłączeni. Więc fascynowały mnie takie odkrycia i tego rodzaju artykuły czy przekazy docierały do mojej świadomości, dlatego że byłam otwarta na tą wiedzę, byłam głodna tej wiedzy, była ona dla mnie taka naturalna, taka, no przecież, jak to mogło być przed ludźmi ukryte. Była we mnie, kochani, takie niedowierzanie, którego nadal doświadczam z duszą. Jak ta piękna tajemnica, to nasze piękno wewnętrzne, ta nasza esencja życia, doświadczanie siebie, kochani, z tego miejsca, jak to się stało, że to jest takie niewidoczne, takie niewyraźne, że ludzie od tego uciekają i zajmują się tymi zewnętrznymi sprawami, więc zawsze tutaj dociekałam, szukałam i grzebałam w tym.
Oczywiście odpowiedzi zaczęły do mnie docierać w momencie, jak zaczęłam przechodzić swój własny proces integracji mojego cienia, spotkania się z moim bólem, uzdrawiania moich własnych traum, więc poprzez wewnętrzny proces mogłam dojść do tej wiedzy indywidualnie i doświadczyć. Więc to już nie była intelektualna gra, czy tam zdobywanie wiedzy z zewnątrz, to było bezpośrednie doświadczenie siebie i zrozumienie, aha, to tak to działa. Więc kochani, dlatego tutaj potrzebne jest to, co przechodzimy, żebyśmy zrozumieli od środka, aha, to tak to działa. I tutaj doświadczamy prawdziwej wolności właśnie z tego miejsca. Więc duchowość, często właśnie ta duchowość, która oczywiście też jest pewnego rodzaju tutaj narzędziem, które stosujemy, dlatego że na wielu poziomach jest teraz ludzkość i niektórzy, którzy dopiero dotykają tej duchowości, przyglądają się jej, potrzebują pewnego rodzaju wydarzeń, festiwali i tak dalej, które zaczynają otwierać ich na te szersze i wyższe widzenie. Więc każdy, kochani, ma tutaj swoje własne miejsce i nie każdy ma ochotę zagłębiać się w duchowość, a szczególnie w swoją indywidualną podróż duchową, która zaprasza do bardzo głębokich, ezoterycznych objawień. Więc jeśli jest w Tobie takie pragnienie, żeby poznać siebie tak głęboko, to to już jest wezwanie Twojej własnej duszy, żeby zaprosić Cię do tego spotkania ze sobą na tym właśnie głębokim poziomie. W ten sposób to wygląda. No więc, kochani, tak wyglądała moja podróż. I do tego momentu, gdzie ostatnie lata były głębokim takim czasem, w którym tak dużo jakby się inkubowało we mnie, czyli byłam w takim jakby kokonie ze sobą, gdzie układałam swoją rzeczywistość i nadal to robię. I teraz dzieje się to na innym poziomie. I kiedy, kochani, mówię do Was, w trakcie jak mówię do Was i próbuję ubrać w to słowa, to już samo to jest dla mnie zabawne, dlatego że nie mam nawet słów na to, co się teraz dzieje we mnie. Mogę jedynie powiedzieć to, w jaki sposób ja doświadczam duszy. Być może kiedyś znajdą się słowa, chociaż tak jak dusza mi ciągle mówi, na pewne rzeczy nie znajdziesz słów. Po prostu to jest doświadczenie, to jest coś, czego nie da się opowiedzieć. To jest coś, czym się żyje, to jest coś, czym się jest, czym się emanuje, czym się jest, jeśli wybierasz drogę ze swoją duszą. Więc przekaz słowny jest pewnego rodzaju niosącą energią, która zasila to pole wspólnego zdobywania tutaj kolejnych szczytów świadomości. Jednak sam w sobie nie jest bezpośrednim przekazem energetycznym, który mógłby w jakikolwiek sposób opisać to, co jest osobistym doświadczeniem. Więc kochani, być może to nawet słyszałeś, być może słyszałaś, jak przebudzeni ludzie, ja przynajmniej słyszałam, jak zaczęłam dotykać duchowości różnych guru po drodze. Słyszałam właśnie takie opowieści związane z tym, że tego trzeba doświadczyć, tego nie da się powiedzieć i teraz rzeczywiście jestem w takim miejscu, w którym mogę powiedzieć to samo w ten właśnie sposób. Jednak treści, które otrzymuję od duszy, które są jakby dla mnie i którymi mogę się podzielić, które są do przekazania, kochani, to w jaki sposób mówi dusza, w jaki sposób ona komunikuje się z człowiekiem. To jest ważne dla Ciebie. Dlatego, że bardzo wiele duszyczek przychodzi do mnie, wielu z Was, którzy szukają tego połączenia z duszą bezpośredniego i pytają się, i w jaki sposób to zrobić, jak to osiągnąć i tak dalej. Więc kochani, dusza przede wszystkim potrzebuje oczyszczonego pola. Ona potrzebuje bezpośredniej komunikacji z Tobą cały czas. Ona potrzebuje Twojego zaangażowania. Więc jeśli jest praca do zrobienia, potrzeba zrobić tą pracę, żeby stworzyć dla niej miejsce, w którym ona może to swoje światło zainkubować w swoim ciele, czyli odpalić te miejsca w swoim ciele, które otworzą ciebie na informację. Na tę informację, kochani, trzeba być gotowym. Dobrze, że jest tęsknota za duszą, oznacza to, że jest pragnienie, żeby ją poznać, że jest takie miejsce w tobie, które sprawia, że buduje się to połączenie z duszą.
Jednak po pierwsze trzeba zrobić tutaj dla niej miejsce, uwalniać się od tych emocji niepotrzebnych już w przeszłości, zostawiać to za sobą na bieżąco, codziennie uwalniać się, robić medytację, jakieś ćwiczenia oddechowe, coś co z ciała też pomoże uwolnić tobie tą energię na bieżąco i jednoczyć się, kochani, też z ciszą. Cisza jest takim narzędziem, do którego ja bezpośrednio zapraszam. Bardzo dużo przebywam w ciszy, nawet jak do was teraz mówię. Dlatego, że jest to miejsce bezpośredniej łączności ze źródłem istnienia, które jest tą właśnie niezmąconą ciszą, tym wewnętrznym spokojem. Więc kiedy zaczniesz podarowywać sobie tą ciszę i zaczniesz się w niej odnajdywać, zobaczysz, jak funkcjonuje bycie w teraźniejszości, co to tak naprawdę oznacza, w jaki sposób tutaj otwierać się na te przekazy, czym jest intuicja, jak za nią podążać, to ta informacja zacznie do ciebie docierać, bo wszystko jest dla ciebie już teraz dostępne. Czasami to jest tak, że patrzysz sobie po prostu zwyczajnie po tym swoim materialnym świecie, w którym siedzisz, patrzysz sobie na przedmioty, które są wokół ciebie i one są już dla ciebie pewną informacją. Układ kwiatków, książki, jakie masz na stole, w jaki sposób słońce pada przez okno. To wszystko jest informacją, w której możesz się zatrzymać i odczytać treść, która jest dla ciebie potrzebna. I znowu, kochani, kiedy umysł jest głodny i kiedy ego szuka tej informacji, ono się ciągle pyta, jaka to informacja, ale o co chodzi, co jest tu dla mnie. I znowu zapętla się to poszukiwanie, kochani. Ja bardziej zapraszam do takiego miejsca, które właśnie poprzez ciszę pomoże ci skontaktować się z tą wibracją energetyczną, która dostraja ci do twojej duszy. Bo jest to takie miejsce, które bardziej przeczuwasz niż słyszysz do momentu, aż będziesz gotowa, będziesz gotów usłyszeć ten głos, jeśli to ma być dla ciebie głos. I kochani, przebywanie z duszą, czy szukanie z nią kontaktu, w moim przypadku i długi czas trwał taki etap w moim przypadku z duszą, kiedy ja rozmawiałam z nią na głos, czyli mówiłam do niej, o co jej chodzi, siedziałam bardzo długo w ciszy i nie dostawałam żadnych informacji z zewnątrz, jak tylko przeczucia, jak tylko jakieś takie delikatne wskazówki intuicyjne, malutkie takie punkciki, które w jakiś sposób podtrzymywały tą moją łączność z duszą. Jednak ja przede wszystkim mam głębokie zaufanie do duszy, bo bez zaufania tutaj się, kochani, nie obejdzie, bo jest to takie miejsce, które jest nieznane, więc wydaje się, że tutaj wchodzimy w totalnie nieznany obszar. On dopiero staje się znany, jak zaczynamy się w nim poruszać. Więc bez zaufania, że wszystko, co przechodzisz, należy do wyższego planu, będzie ci trudno. I mówię to w pełni świadomie, nie projektując nic na ciebie. Po prostu będzie trudno wejść w ten świat duszy i czuć się w nim dobrze. Dlatego, że kiedy nie mamy zaufania, to jesteśmy w lęku przed nieznanym. A lęk przed nieznanym sprawia, że ten świat duszy, czy ten świat energetyczny, jaki się nam otwiera być może, zaczyna być dla nas przerażający. Bo nie mamy zaufania i nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. Natomiast kiedy my mamy w sobie ciekawość i mamy w sobie cały czas zaufanie do tego procesu, który się w nas wydarza, do tego, że wszystko, nawet jeśli nie mamy połączenia z duszą, jeśli nie słyszymy, to my do niej mówimy. I ta nić jest budowana właśnie w ten sposób, że my wysyłamy tutaj do niej informacje, że my szukamy tej łączności, że jesteśmy gotowi zbudować tę komunikację, niezależnie od tego, czy będzie ona dla nas dostarczana przez przepływy energetyczne w ciele na przykład i nasze życie zacznie się uspokajać, zaczniemy być spokojniejsi w naszych emocjach lub być może będą to jakieś obrazy, jakieś wizje, za którymi mamy pójść lub być może będzie to po prostu bycie w ciszy, integrowanie w ciszy tego procesu, jaki mamy lub być może będzie to bezpośrednie połączenie z planem naszej duszy, który jednoczy nas ze źródłem, z Bogiem, nazywaj jak chcesz to miejsce, które jest takim absolutnym miejscem zjednoczenia z życiem.
Więc to już jest indywidualna podróż duszy, czyli twoja podróż. W jaki sposób ty przeczuwasz w sobie, gdzie cię dusza prowadzi? To jest twoje. To, co czujesz, to jest twoje, kochani. Więc ja mam głęboką radość, dlatego że kiedy ląduję w sobie, kiedy ląduję w moim człowieczeństwie, dociera do mnie wiedza duszy, która jest zapisana w niej i ta wiedza wydaje się być, wydawała się być, kiedy jeszcze właśnie byłam w etapie integracji, nie byłam w takiej gotowości, żeby to wszystko przyjąć, co dusza mi tu otwiera, potrzebowałam czasu. I nadal nie jestem gotowa wszystkiego przyjąć, kochani. Ja tutaj sobie idę swoim tempem. Ja jestem bardzo tutaj poukładana w tym moim wewnętrznym świecie, więc jak dusza mnie zabrała bardzo wysoko, bo zabrała mnie do takich naprawdę wysokich miejsc energetycznych w moim życiu, do zjednoczenia ze sobą samą i do takich miejsc, w których nawet już byłam bliska do wylogowania się z tego ciała, mówiąc w taki sposób, bo to było z duszy, więc to wybrzmiewało bardziej w taki sposób, że nawet nie przeczuwałam tutaj śmierci, kochani, tylko było to takie miejsce, gdzie byłam gotowa się już wylogować. Ale dostałam taką informację, ale skoro już tu jesteś na tej ziemi, to może coś z tym zróbmy. Więc było to miejsce takiej bezradności, rozpaczy, takich poszukiwań i tak dalej. Więc taki kokon właśnie, w którym siedziałam przez jakiś czas. I w momencie, jak dostałam informację, ale skoro już tu jesteś, no to właśnie moja świadomość wróciła do ciała, wróciłam z powrotem na ziemię. No i jestem nadal i nadal ten proces, kochani, integruje się we mnie. Więc to są takie urywki z mojego życia, w jaki sposób tutaj, kochani, ze mną pracuje energia, świadomość. Jak ja poznawałam ciemność, jak zrozumiałam, jak ona funkcjonuje. Co to znaczy naprawdę, co to znaczy wybór siebie jako istoty duchowej i co to znaczy, kiedy ty poznajesz w sobie tą duszę. Czyli nie łapiesz się żadnych pomysłów na zewnątrz, ale siedzisz sobie, tak jak teraz ja siedzę przed tobą, człowiek, który został ukształtowany tak, jak został ukształtowany, Joanna, kobieta, 36 lat, która mieszka w Sztokholmie, która zna siebie, która poznaje siebie ciągle, która fascynuje się życiem. I ten właśnie człowiek, otwierający się na tą podróż z duszą, zintegrowany do tego poziomu, w jakim jest zintegrowany, idzie dalej przez to życie. Więc idę dalej, kochani, przez to życie z moją duszą, tym, jaka jestem. Więc obierając słowa to, naprawdę to zaproszenie, kochanie, jest dla ciebie do tego, żeby poznać w tobie już teraz tą esencję duszy, którą jesteś, żeby poznać tą wibrację, żeby ją poczuć. Nawet ja mówię tak, z takiego miejsca, kochani, to już jak na sesjach pracuję z wami, ja nie należę do osób, które pracują w taki sposób, że nazywają duszę po imieniu. Ja nie mam takiej potrzeby i też tego nie robię. I tak samo, kochani, jak mam przewodników duchowych, czasami pojawiają się z imionami, jednak bardzo wielu po prostu pojawia się na zasadzie wibracji energetycznej. Bardzo często są to postacie, które widzę, są to bardzo takie dostojne postacie. Jednak ja nie nazywam ich po imieniu, dlatego że moja dusza tutaj tak sobie wybrała. Ona nie lubi nazywać po imieniu przewodników, siebie samej. Ona jest po prostu duszą, jest tą wibracją. I kto wie, być może to się zmieni. Być może będzie tak, że pojawi się przede mną tutaj nagle nowy przewodnik, który mnie zabierze jeszcze wyżej i on się będzie jakoś nazywał, żeby było łatwiej się poruszać w tym świecie ezoterycznym. Nie wiem tego. Na ten moment tak to wygląda. Więc ciężko byłoby zresztą te wszystkie imiona spamiętać, więc może to dlatego. Więc kochani, to jest jedna taka dygresja o tym, dlatego że zdarzało mi się, że przychodzą do mnie właśnie duszki na sesję i szukają koniecznie imion. To nie jest, ja w ten sposób nie pracuję, więc jeśli w ten sposób szukasz tutaj pomocy, ja tutaj nie jestem w stanie pomóc ani znaleźć imienia dla twojej duszy, bo to nie jest moja praca, kochani.
Moją intencją jest, żeby każdy odnalazł, kto przychodzi do mnie, żeby każdy odnalazł to połączenie z wibracją energetyczną, jaką ją ja nazywam dusza, żeby był tak zjednoczony z nią, żeby tak się w niej dobrze czuł, żeby nawet nie musiał jej nazywać po imieniu. Tylko żeby to było, kochani, takie miejsce w tobie, do którego zawsze wracasz. Jest ci jak w domu, jest ci tak dobrze po prostu z tym, kim jesteś. Więc dla mnie, kochani, jest to przełomowe miejsce, w którym odkrywam, że wszystko, czym jestem, należy do duszy. Więc jest to taka podróż człowieka, który integruje się teraz w takim miejscu, że może się przedstawić i może przedstawić się z takiego poziomu ezoterycznego, duchowego. Bo, kochani, moja podróż, tak wracając już wstecz, idąc teraz też troszkę, może latam w różnych miejscach, tak to miało wyglądać. Kochani, tak jak od początku moja podróż z duszą wyglądała, więc dla istoty wysoko wrażliwej, empatycznej, bo co wiąże się, kochani, z tym przebudzeniem duchowym? To nie są cały czas wysokie loty, wręcz przeciwnie, jest to... I też nie chcę cię straszyć, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy masz świadomość siebie jako istoty duchowej i jest to w tobie naturalne i przebudzone, naturalnie jesteś wrażliwą istotą, która po prostu przeczuwa wszystko, co się w niej dzieje. Więc ten proces przeczuwania świata wokół, emocji, bólów, konfliktów i tak dalej, jest trudny, uciążliwy. To są naprawdę potężne rzeczy, które dzieją się w tej istocie. Więc potężne rzeczy, energie tutaj schodzą przez twoje ciało, bo jesteś naturalnym tutaj nośnikiem światła. Więc naturalnie przeczuwasz to jest twój dar. I chociaż wydaje się uciążliwy, w momencie, kiedy przyjmiesz go jako dar, on zacznie się w tobie przemieniać. Dlaczego, kochani, tak się dzieje? To wszystko naprawdę my robimy, to jest nasza intencja. Więc kiedy przyjmiesz swoje zdolności empatyczne jako dar, nagle zostaniesz zaproszony do miejsca, w którym możesz nawigować swoją wibracją energetyczną, możesz stawiać granice, możesz zabierać siebie z miejsc, które już ci nie służą, dlatego, że właśnie masz tę moc, którą teraz rozpoznajesz w sobie, więc ona wcześniej była w takim procesie rozproszenia, gdzie było cię wszędzie pełno i wszystko przeczuwałeś co wokół, a teraz, kiedy uznajesz to jako swój dar dla świata, ten dar zaczyna ciebie krystalizować i to wygląda to w taki sposób, jak ta energia schodzi do twojego ciała i zaczyna jakby tutaj ten kokon w tobie się budować i ta energia w tobie, do twojego ciała energetycznego, do wszystkich twoich komórek ciała zaczyna docierać ta informacja, czyli zbierasz te swoje kawałeczki ze świata. I teraz ten dar zaczyna być w istocie rozpoznawany w tobie, zaczyna rozpoznawać siebie jako istotę, która nosi to światło w sobie, dla której to jest naprawdę rozkoszą być w tym miejscu, w jakim jest teraz. Więc do pewnego momentu mogą być wyzwania, może być takie miejsce, w którym trudno jest nam poznać, co moje, co ze świata, ile mam jeszcze tego nosić. W momencie, kiedy uznasz to jako dar, a to jest naprawdę, kochani, niezwykłe miejsce, dlatego że wiele dusz może teraz tak kliknąć i przeskoczyć do tego miejsca. Mnie to fascynuje. Moja dusza to stara dusza i ona ciągle mi to przypomina, więc ja w tych starych energiach się świetnie czułam, ja tam jak ryba w wodzie. Więc jak ja patrzę sobie na to, jak młode dusze teraz przychodzą do mnie i jak one mają tą łatwość, żeby sobie to przekliknąć i sobie tam śmigać, to jest fascynujące, zwłaszcza moje dwie młodsze siostry, z którymi mam przyjemność tutaj przebywać. To jest niezwykłe patrzeć, jak one łatwo się poruszają w świecie. I chociaż też mają oczywiście, mają swoje wyzwania, mają swoje procesy i doświadczają tutaj tego procesu po swojemu, to jednak jest to dużo inna wibracja już teraz. Więc mnie to bardzo cieszy, ja się do tego uśmiecham, że mam tak naprawdę okazję na to popatrzeć, że mogłam zobaczyć siebie właśnie w tej wibracji mojej duszy i widzieć to, jak to wygląda. Teraz jestem trochę w takim przejściu, inkubacji. No i zobaczymy, jak to będzie, jak w tych nowych energiach dusza zacznie się poruszać. Jak ona tutaj sobie to wszystko poukłada. No więc, kochani,
takie informacje, które pomogą zrozumieć dla umysłu, który ciągle szuka łatwej drogi, który szuka tego, żeby było lekko i przyjemnie. Bo tak naprawdę jest lekko i przyjemnie, kochani, ale to jest inna jakość doświadczenia tej lekkości. Doświadczanie tej lekkości, kochani, z poziomu duszy polega na tym, że ona po prostu daje ci takie bardzo głębokie odczucie tego, kim jesteś w niej. I ten proces, kiedy doświadczasz siebie z duszą w tym miejscu i dociera do ciebie ta informacja, wyrównuje twoje pole energetyczne, doświadczasz flow pięknych przepływów, stanów. I jest to, kochani, taka wibracja, która karmi ciebie, podnosi cię na tyle, na ile jesteś w stanie ją utrzymać w ciele. Jak już wyjdzie, jak ta energia nagle zostanie przez ciebie przepuszczona i wrócisz tutaj do ciała, wrócisz już w innej formie do ciała. Więc czy to będzie po medytacji, czy to po jakichś warsztatach, czy to po jakimś twoim własnym procesie integracji, kiedy jesteś tutaj w tym stanie flow i kiedy ten flow już z ciebie schodzi i wracasz do życia, to tutaj wychodzi, kochani, takie miejsce, w którym układasz się do tego świata, patrzysz sobie na ten świat, nadal bierzesz udział w tym wszystkim, co się wydarza. Jesteś bardziej otworzony, otworzona, bo im wyżej jesteś, tym więcej widzisz. A co to oznacza? Tym więcej widzisz w sobie. Więcej widzisz w sobie tego, co w tobie pracuje, co się przejawia. Masz większy dostęp do tej wiedzy. Więc widzisz, że tutaj każdy moment tobie coś otwiera, dlatego że ten wyższy poziom świadomości sprawia, że światło może być rzucone na te aspekty, które wcześniej były po prostu niewidoczne. Co oznacza większe zaangażowanie w ten proces, głębszą taką samodyscyplinę, podążanie za swoją prawdą. Tutaj już jest bardzo indywidualna, kochani, praca, jak duszka układa sobie to z człowiekiem i jak ona każe mu, a jak to zabrzmiało, jak ona nawiguje człowieka do tego, żeby tutaj razem z nim przebywać. Więc tak to, kochani, wygląda. Więc przebudzenie jest piękną jakością i to jest naprawdę coś, czego nie da się opisać słowami, co robisz, kiedy stawiasz się do tej podróży, kiedy pozwalasz, żeby twoje ciało tego doświadczyło, kiedy doświadczasz tej wolności. Robisz to dla siebie, wyciągasz siebie ze swojego własnego więzienia i robisz to za każdym razem, kiedy rozpoznajesz miejsce, w którym jest czas, żeby się stawić i zaangażować głębiej w tą podróż ze sobą. Więc odważni są ci, którzy idą tą drogą, odważni są ci, którzy mają w sobie ten zew duszy, którzy go czują i którzy decydują się na niego odpowiedzieć, którzy decydują się wejść na ten nieznany, ezoteryczny, kwantowy wymiar doświadczania życia. To są odważne dusze, a skoro masz tą odwagę, żeby podążać tą drogą, to się nią naciesz, uznaj w sobie tą odwagę, bo to jest odważny krok, żeby wejść na tą podróż, kochani. Potem już jest inaczej, potem już ci jest lepiej, będzie ci lepiej poruszać się w tym świecie. Będzie więcej radości, będzie więcej lekkości, będą też ciężary, na które będziesz patrzeć jak guru i rozpuszczać je tylko spojrzeniem. Więc, kochani, będzie różnie. Ciężko tutaj dać ci receptę na to, w jaki sposób dusza cię poprowadzi, bo to jest bardzo indywidualne, co ona tam jeszcze przygotowała dla ciebie. Tak jak ja jestem w stanie rozpoznać niektóre miejsca, gdzie dusza mi tutaj otwiera przyszłość, jednak nie jestem w stanie poznać wszystkiego. I też nie o to chodzi, żeby to wszystko wiedzieć. Ale pamiętaj, że to ty postawą budujesz swoją drogę. Więc w momencie, kiedy masz dla siebie samego, dla siebie samej taką pozytywną, wewnętrzną postawę radości, radosnego oczekiwania, wewnętrznego spokoju, zjednoczenia ze sobą, kiedy to miejsce w tobie tutaj się integruje, wtedy taka też twoja podróż będzie.
Więc pamiętaj, że jesteś twórcą i pamiętaj, że już teraz ten twój entuzjazm bycia w ciele człowieka i doświadczenia tutaj życia, które masz już teraz, przeniesie cię wysoko. Więc trzymaj się tych pozytywnych wibracji i zobacz, z jaką łatwością rozpuszczasz to, co wydawało się wcześniej takie nie do przejścia. Kończę tutaj. Mam nadzieję, że wybrzmiało to w jakiejś miarę składny sposób. Dużo we mnie radości na to dzielenie się tą podróżą. Wydaje mi się, że zbliża się jakiś nowy etap, kochani z duszą, gdzie te przekazy będą trochę inne. Ciężko powiedzieć, właśnie tak jak mówię, nieznana podróż, więc zobaczymy, jak to dalej będzie. Ale będzie, kochani, tak jak będę pracować i tak jak dusza mi pokazuje moją podróż tutaj na ten moment, wygląda to tak, że rzeczywiście poprzez naszą zdolność widzenia świata i poprzez dostęp do wiedzy, którą otwiera się przez trzecie oko tutaj u mnie w moim polu, dusza bardzo dużo widzi tych blokad mentalnych, tych różnych miejsc, w których tutaj na ziemi się te programy jakby aktywują. Więc będziemy to rozpuszczać w taki sposób, jak robię to do tej pory, poprzez właśnie słowo, poprzez wibrację energetyczną. Natomiast na sesjach pracuję głównie przez medytację, a medytacje są ostatnio naprawdę kosmiczne i rzeczywiście duszki, które do mnie przychodzą, doświadczają niezwykłych przełomów i przejść, i takich kliknięć. Więc fascynuje mnie to, że mogę z Wami pracować i doświadczać tej podróży z Wami i patrzeć na te przemiany. To jest naprawdę błogosławieństwo i niezwykły dar, kiedy mogę na to spojrzeć. Dzięki, że jesteś. Kończę, żeby już tutaj nie przedłużać. Do zobaczenia znowu.